Witajcie, moi drodzy. Przesyłam wam cudowną, pozytywną, wspaniałą energię. Chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o czymś bardzo, bardzo, bardzo ważnym. A mianowicie o waszych marzeniach. Tych najskrytszych marzeniach, życzeniach, pragnieniach. O tym wam chciałabym dzisiaj opowiedzieć. Na pewno każdy z was niejednokrotnie marzył o czymś, czegoś sobie życzył, czegoś chciał. Prawda? Tylko jest jeden mały problem, prawda? Tak mi się tylko chyba wydaje. A mianowicie problem jest w tym, że większość z waszych marzeń, życzeń spełnia się z dużym opóźnieniem, ale się spełniają. Ale z dużym opóźnieniem. A przecież powinno być całkowicie inaczej. Prawda jest taka, że te wasze życzenia, marzenia, pragnienia mogą się spełniać dużo szybciej. I to tylko od was zależy, czy one będą się spełniać szybciej, czy nie. Wystarczy trochę poćwiczyć i uwierzcie mi, że to jest naprawdę, naprawdę proste. Trzeba po prostu zacząć od takich małych rzeczy. Kawa, jabłko, banan. Zacząć się tego uczyć, sprawdzać, próbować. Pozytywna energia. I tak na przykład jedziecie do pracy. Jakakolwiek by ta praca nie była, w momencie, kiedy wychodzicie do pracy, to wtedy już zacznijcie działać. Życzę sobie mniej klientów, życzę sobie więcej klientów, życzę sobie mniej towaru na półkach, nie wiem, cokolwiek tam chcecie, gdziekolwiek pracujecie, to jest po prostu proste, ale polega to na tym, żeby życzyć sobie w tym samym dniu już tak trochę wcześniej, rozumiecie, zanim tam dotrzecie, żeby się zdążyło zrobić, ale musicie w to wierzyć, pamiętajcie o tym. Powiem wam to na moim przykładzie. Jak to działa u mnie? Jadę sobie do pracy, czyli w momencie, kiedy już wyjeżdżam z domu, mam dosłownie godzinę czasu, wsiadam do auta i już wtedy moja magia się zaczyna. Życzę sobie na przykład, żebym miała 4 lajtowe dni, czyli jadę, mało co robię, dużo leżę, odpoczywam, mam czas na medytację, na, nie wiem, przemyślenia, na malowanie, na kreowanie, cokolwiek tam bym sobie chciała. I nie uwierzycie, zajeżdżam do pracy i okazuje się, że gdziekolwiek bym nie pojechała, to albo muszę czekać, bo jest kolejka, albo się coś popsuło, albo się pompy zatkały, albo są pełne silosy, albo coś tam innego, albo akurat no, ciężarówka się komuś zepsuła i mleko nie dojechało i mam to, czego chcę. Ale w momencie, jak już powiem, okej, dobra, już się wyleżałam, już odpoczęłam, teraz jest czas na ostrą jazdę, czyli jedziemy. Teraz robimy coś dla szefa, dla mojej kampanii i jedziemy. No i okazuje się, że nagle wszystko zaczęło działać i normalnie jadę wszędzie, po prostu wjeżdżam, nie ma kolejek w ogóle, nie ma ciężarówek i wszystko idzie jak z płatka. Także to naprawdę, naprawdę działa. Czasami, zanim dojadę na miejsce, a kilka minut przed, mówię sobie, kurczę, zmęczona jestem troszkę. Potrzebuję trochę odpoczynku, tak ze 2 godziny. I nie zgadniecie, co się wtedy dzieje. Zajeżdżam na firmę i okazuje się, że są przede mną ciężarówki. Wchodzę do laboratorium, czy tam do ofisu i mówią mi, a sorry, wiesz co, bo tam coś się stało. Słuchaj, 2 godziny musisz czekać. I zderza mi się to non-stop. Po prostu za każdym razem, kiedy sobie czegoś zażyczę, to mam. Jeszcze jest jedna fajna historia. Stanęłam raz na Lejbeju, budzę się rano. Myślę sobie, Boże, a jestem głodna. Ja na serio byłam wtedy głodna, 5 dni nie jadłam bodajże, więc ach, mówię, kurczę, ale nawet co mi z tego, że jestem głodna, jak nie mam ze sobą żadnych pieniędzy, żadnych. No ale cóż, głodna byłam. No i co?
odsłaniam zasłonki, prawda, w ciężarówce i ku moim oczom staje budka. Taka budka z jedzeniem. Ci, co mieszkają w Anglii, to wiedzą, o co chodzi. Przyjeżdża pan, no i tam zaczyna sobie działać, prawda? Myślę sobie, Jezu, jeszcze te zapachy normalnie, nie no. No i co robię? Zapachy idą coraz bardziej, ja coraz bardziej głodna. Chodzę z ciężarówki, podchodzę do tej budki, do tego pana i mówię do niego tak. Kupiłabym coś, zjadłabym coś, ale jestem tak strasznie głodna, ale niestety nie mam pieniędzy. On się patrzy na mnie i nie ma sprawy. Co chcesz? Ja mówię, no, zjadłabym po prostu cokolwiek, bo byle co, ale naprawdę nie mam pieniędzy. On mówi, ale to nie ma żadnego problemu. Tylko powiedz, co chcesz, kawę, już ci robić kawę, ile słodzisz i tak dalej, i tak dalej. No, w sumie pierwszy raz się z czymś takim spotkałam. Było to naprawdę zaskakujące. Ponieważ nie miałam ze sobą żadnych pieniędzy, pan mi zrobił tą pyszną kanapeczkę, zjadłam ją. Miałam w portfelu mały kamyczek i postanowiłam mu ten kamyczek dać. Dałam mu ten kamyczek i powiedział, że bardzo, bardzo, bardzo mi za niego dziękuję, że to jest wspaniała zapłata i że życzy mi wszystkiego dobrego. Tak więc uwierzcie, moi drodzy, że wszystko możecie zdziałać, wszystko możecie zrobić. Każde wasze życzenie, każde wasze pragnienie może się spełnić, tylko musicie się tego nauczyć. Jak się zacznie wam udawać, nie wiem, ze zwykłą kawą, jabłko, banan, nie wiem, cokolwiek byście chcieli. Jak się zacznie wam udawać, zaczniecie w to coraz bardziej wierzyć, to potem już będzie szło łatwiej, łatwiej i łatwiej. Naprawdę. A co prawda takie duże marzenia, trzeba na nie troszkę poczekać, bo one, jakby to powiedzieć, wszechświat musi wykreować pewnego rodzaju sytuacje, zwołać pewnego rodzaju ludzi, żeby one się zbiegły, żeby takie marzenie się spełniło. Więc na takie trochę większe musicie dłużej poczekać. Ale pamiętajcie, wszystko wam się może udać, tylko zacznijcie w końcu kreować, zacznijcie w końcu działać. Bawcie się tym. Nie macie nic do stracenia, po prostu się tym bawcie. Co jeszcze? Na przykład, nie wiem, a podoba wam się jakaś rzecz, wy kobiety, tak? My kobiety. Nie wiem, na przykład dajmy na to jakiś płaszczyk, tak? Bardzo się wam podoba. No, ale widzicie go gdzieś tam na, nie wiem, w gazecie, w internecie, ale nie możecie go dostać, nie możecie go nigdzie kupić. Myślicie o nim, marzycie o nim. I co? I w takim właśnie układzie należy skupić się na tym, pomyśleć się tak, jakby się już go miało, otulać się nim, po prostu mieć go już na sobie, czuć to, a potem na chwilę to po prostu zostawić, czyli zostawiacie to i zaczynacie zajmować się czymś tam innym. I co się wtedy dzieje? Okazuje się, że jesteście gdzieś przypadkiem, nie wiem, gdzieś na jakiejś tam ulicy, jest jakiś dziwny sklepik, jesteście tam całkowicie przypadkiem i patrzycie, a tam jest wasz po prostu wymarzony płaszczyk. Mało tego, że on tam jest, to jeszcze jest na promocji i w bardzo dostępnej cenie dla was. Nie możecie w to uwierzyć, ale nie zastanawiajcie się. Jak zacznie się wam to udawać, to nie zastanawiajcie się. Po prostu korzystajcie z tego, cieszcie się tym i działajcie i potem róbcie inne rzeczy. I tak możecie zrobić ze wszystkim. Cokolwiek nie zapragniecie, możecie to mieć. Tylko musicie nauczyć się z tego korzystać. Nauczyć się, jak to robić. Zaczynajcie od bardzo małych rzeczy i wierzcie w to, że to się stanie. I uwierzcie mi, że prościej już być nie może. Także życzę wam, kochani, cudownego bawienia się, cudownej zabawy i pamiętajcie, że cokolwiek by się nie działo w waszym życiu, to jesteście szczęściarzami, macie dużo szczęścia i cieszcie się ze wszystkiego, co macie. Kreujcie swój świat, kreujcie wasze marzenia,
Sprawiajcie, żeby one się spełniały, bo to od Was zależy, od nikogo innego, od Was, od Waszej wiary. Pozdrawiam Was wszystkich i wysyłam moc, moc pozytywnej energii. Jeżeli chcecie o coś zapytać, piszcie do mnie, ja Wam chętnie odpowiem na każde Wasze pytanie. Jeszcze raz Was pozdrawiam, całuję i po prostu kreujcie swój świat.